Witam serdecznie już po raz 11 w pytaniach i odpowiedziach na kanale YouTube Martwisz.pl Wędkarstwo i Przygoda. Pytań napływa coraz więcej. Nie na wszystkie będę w stanie odpowiedzieć tutaj nagrywając film. Na część z tych pytań odpowiedziałem już mailowo, czy też dodałem komentarz pod pytaniem. Mam do Was prośbę, jeśli zadajecie pytania, na które chcecie odpowiedzi usłyszeć w tej właśnie formie, w formie filmowej, proszę, abyście zaczęli zadawać te pytania na moją skrzynkę mailową marfisz@marfisz.pl. Będzie mi łatwiej te pytania po prostu znaleźć, bo tak teraz są one bardzo porozrzucane pod różnymi filmami, na różnych skrzynkach, dlatego wskazuję taką odpowiednią skrzynkę do pytań i odpowiedzi, do pytań marfisz@marfisz.pl. Dzisiejszy odcinek jak zwykle podzieliłem na dwie części, no może nie jak zwykle, ale już po raz drugi. W pierwszej postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania, a w drugiej, jak już ostatnio zrobiłem, będzie recenzja jednego z kanałów YouTube. Te recenzje to taki mój ostatni wymysł polegający na tym, że chcę Wam zwrócić uwagę na coś, co na YouTube jest dobrego, wartościowego, ciekawego, co moim zdaniem, o czym moim zdaniem warto wspomnieć. Tak samo, tak właśnie było w ostatnim odcinku pytania i odpowiedzi, kiedy mówiłem o kanale Wędkarska Tuba. Dzisiaj nowy kanał, ale o tym za chwilę, po pytaniach i po odpowiedziach. Jedziemy, bo szkoda czasu, wiatr wieje, deszcz pada, pogoda już typowo jesienna, coraz rzadziej będziemy jeździć na ryby, a szkoda. Matias269.pl. Dziękuję Panie Marku za odpowiedź, a co z przyponami fluorokarbonowymi, czy jakoś tak? Otóż mam przed sobą właśnie takie dwa przypony i troszkę czytałem na ich temat, że duży szczupak potrafi go przegryźć, ale nie zapatruję się na takie giganty, raczej 70, 60, 50 cm. Dlatego mam pytanie, czy można go stosować bez jakichś większych obaw? Troszkę się boję, bo ponieważ wygląda jak taka grubsza żyłka, ale za to podobno niewidoczny w wodzie. A firma Dragon pisze, że na szczupaki też się nadaje. No ale wiadomo, jak jest z firmami. Wychwalają często zbyt bardzo swoje produkty. Dlatego obawiam się, czy po pierwszym, lepszym, małym szczupaczku nie będę tracił przynęty. Ja już chyba o tym wspominałem kiedyś w pytaniach i odpowiedziach, albo w jakichś swoich filmach. Jeśli chodzi o szczupaki, każdemu, kto ma jakieś wątpliwości, proponuję zajrzeć w szczupakową paszczę, pogłaskać ząbków szczupaka i samemu dojść do wniosków, czy nadaje się fluorokarbon na przypon szczupakowy, czy nadaje się plecionka na szczupon szczupakowy. Ludzie z wszystkiego korzystają, i z fluorokarbonu, i z plecionki, i z przyponów wolframowych. Ja osobiście mam zaufanie do stali, do przyponów ze stali, które stosuję każdorazowo, kiedy jadę na szczupaki. Wtedy mam pewność, że żaden szczupak mi tego przyponu nie przegryzie, a ciągle mam tą nadzieję, takie marzenie do zrealizowania, złowienia większego szczupaka. W związku z tym wolę mieć coś solidniejszego na wędce, czyli stal, której szczupak na pewno nie przegryzie. Proponuję się zastanowić nad tym, z uwagi na to, że czasami mogą się przydarzyć ładne sztuki z bardzo ostrymi zębami. Adrian P. Witam szanownego Pana Marka. Mam prośbę, czy byłaby taka możliwość w jednym z Pana odcinków dodać krótki poradnik, jak używać elektronicznego sygnalizatora brań i nie tylko. Dzwoneczki, podwieszany ping-pong i tak dalej przy łowieniu z gruntu.
dopiero zaczynam przygodę z łowieniem gruntowym i szukając informacji na temat elektronicznego sygnalizatora brań i innych temu podobnych rzeczy, nie znalazłem odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Na przykład, jak ustawić wędkę na sygnalizatorze? Chodzi o kołowrotek. Co jeśli nie posiada wolnego biegu? Jak to rozwiązać? Jak ustawić? Jak zrobić podwieszkę sygnalizacyjną, sygnalizującą brania od brzegu i do brzegu? I na przykład, jak zamontować swinger? Jakie są sposoby sygnalizatora brań, bo sposoby sygnalizowania brań, bo nigdzie nie ma wprost powiedziane, jak to zrobić, jak to działa. To tylko kilka z pytań dotyczących problemów sygnalizowania brań. Prosiłbym o jakąkolwiek zmiankę co do moich pytań i problemów. Myślę, że Pana odpowiedź na wszystkie moje pytania i inne związane z tematem przydadzą się i nie tylko mnie, ale i innym początkującym wędkarzom. Sprawa jest bardzo prosta, jeśli chodzi o sygnalizatory brań. Dzisiaj tego nie pokażę, bo jest to technicznie niemożliwe. Natomiast już od listopada z taką mocną parą rusza na kanale marfish.pl wędkarstwo i przygoda, szkoła wędkarska. W tej szkole umieściłem już kilka odcinków różnych filmów na różne tematy. Będzie w tej szkole bardzo dużo filmów, bardzo dużo kwestii poruszanych i te pytania Adriana postaram się poruszyć, nagrać w jednym z najbliższych odcinków tej szkoły. Nie, będzie z tym troszkę roboty, ale zrobimy taki odcinek, jeśli jest taka potrzeba. A widzę, że jest, bo to już nie pierwsza prośba, nie pierwszy Adrian o to pyta i o to prosi, więc zrobimy odcinek dotyczący sygnalizatorów brań różnych, przeróżnych. Ale chwila, spokojnie, od listopada ruszamy bardzo mocno, bardzo ostro, z dużym tempem, jeśli chodzi o szkołę wędkarską marfish.pl, wędkarstwo i przygody. Rafał Tomaszewski. Panie Marku, dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Mam propozycję do może Pana szkoły wędkarstwa. Zaczepy są zmorą każdego spinningisty, a nasze przynęty są drogie. Ma Pan dobry sposób na odczepianie przynęt, strzelanie z plecionki? Jakiej grubości plecionki Pan używa? Na żyłce to strzelanie nie zawsze wychodzi, ale wracając do tematu, czy używa Pan kiedyś tak zwanego odczepiacza? Kawałek drutu zwężającego się ku dołowi z dużym ciężarkiem i mocnym sznurkiem. Rafale, ja nie używałem odczepiacza nigdy, przenigdy. Zazwyczaj korzystam z tej swojej metody odpstrykiwania przynęty. Na spinning, jeśli jadę, to przeważnie mam na szpuli nawiniętą plecionkę. Jest to plecionka o grubości od 0,1 do 0,15 mm. Grubszych nie używam, cieńszych też staram się nie używać. Taka plecionka gwarantuje mi raczej zwrot każdej przynęty, która zaczepi się o coś tam w jeziorze czy w rzece. Nie zawsze, ale w 90% to odstrykiwanie przynosi dobre efekty. Przy 10% zaczepów niestety tracę te swoje przynęty. Faktem, należałoby się zastanowić nad zakupem takiego odczepiacza. Natomiast różne panują opinie na jego temat. Nie wszyscy, którzy korzystają z tych odczepiaczy, je chwalą. Ciekawy jestem, jakie zdanie mają użytkownicy ci, którzy będą ten film oglądać. Proszę Was o komentarze. Może namówicie mnie i Rafała do zakupu odczepiacza. Bo faktem, jak Rafał napisał, przynęty są drogie i szkoda je tracić, ale tracimy ich dosyć sporo. Mimo że ja sobie jakoś radzę i ostatnio mi się jakoś udaje tą metodą odstryknięcia odzyskać bardzo dużo przynęt. Następne pytanie, Wendbill 10 bodajże. Panie Marku, co Pan sądzi o stosowaniu przyponów wolframowych, tytanowych do połowu szczupaków? Kolejne pytanie na ten temat. Czy przypon jest konieczny? Zawsze kupowałem przypony wolframowe, lecz one niestety mają krótką żywotność. Po kilkunastu rzutach skręcają się
Nieraz mi się przerwały lub krętlik pękł, ale jeśli złapię jakiś zaczep, to mogę się pożegnać ze swoją przynętą. Jakie jest Pańskie zdanie odnośnie tego tematu? Co by Pan polecił? Polecam jak najmocniejsze przypony ze stali. Krótko mówiąc. Jadąc na szczupaki wykonujemy czasami bardzo ryzykowne rzuty pod gałęzie, pod trzciny. Prowadzimy przynętę blisko dna. Jest duża szansa, duże ryzyko, że nasze przynęty się o coś zaczepią. Ja bym nie ryzykował i nie polegał na tym, co piszą chłopaki od marketingu w swoich reklamach dotyczących przyponów z innych materiałów niż stalowe. Jestem za tym, aby stosować przypony stalowe, ewentualnie dobre, ale dobre wolframowe. Wipo 5 albo Wipow albo Wipo 5. Wipo. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy myślał Pan może o zorganizowaniu dodatkowych, pozaplanowych, wracamy do tematu hangouta, pozaplanowych hangoutów? Wciąż pojawia się sporo pytań o spinning. Dodatkowo jest tyle wspaniałych przynęt, które robią furorę za granicą, a u nas jest, a u nas są mało znane. Czy znalazłby Pan czas na dodatkowy hangout? Z hangoutami jest tak, że ja będę się starał organizować je tak w miarę możliwości co 2 tygodnie, po to, żeby nie przesycić Was, nie nasycić Was tymi hangoutami. Natomiast postaram się cały czas zmieniać tematy tych hangoutów. One są coraz bardziej popularne, coraz więcej ludzi zagląda na hangouty, coraz więcej ludzi chce brać udział w tych dyskusjach. To mnie bardzo cieszy, to jest fantastyczna rzecz, która się zadziała wokół tych hangoutów. Dodatkowych już pozaplanowych, poza tym harmonogramem hangoutów w tym roku nie będę organizował. Spróbuję dobrze sprawę przemyśleć w przyszłym roku, dobrze ustawić tematy hangoutów, tak żebyśmy mogli porozmawiać sobie i o metodzie gruntowej, i o spinningu, i o spławiku, i o tych sprawach, które interesują nas wszystkich, czyli na przykład o przepisach wędkarskich, etyce wędkarskiej, bo to też bardzo ważny temat. Hangouty będą organizowane według z góry określonego planu. Na ten rok jest plan taki, jaki jest przypisany, pokazany. Tutaj już niczego nie zmienię, chyba że wydarzy się taka sytuacja, jak ostatnio podczas hangoutu o spławiku, że wywaliło mnie z internetu i trzeba było ten cały hangout powtórzyć. Kolejne pytanie, już po raz któryś zadawane w sprawie hangoutów. Philips 123, taki nick. Filip pyta, czy jeśli ma 14 lat, może wziąć udział w hangoucie. Jak najbardziej. Ja już wcześniej mówiłem o tym, kogo zapraszam na hangouty. W jakim przedziale wiekowym zapraszam ludzi na hangouty. No to ten przedział wiekowy wynosi od, tak powiedzmy sobie, 10 do 100 lat. Nie ma tutaj żadnego rozgraniczenia. Jesteśmy bracią wędkarską, jeden ma lat kilkanaście, drugi ma lat 90 parę, wszyscy spotykamy się nad wodą. W związku z tym wszyscy możemy spotykać się na hangoutach. Ważne, aby tylko na te hangouty zwracać uwagę, kiedy one się odbywają. Ważne, żeby mieć połączone konto z moim kontem, konto Google Plus. Na dole pod filmem jest to konto Google Plus, które jest właściwe do hangoutów. Połączcie swoje konta, zobaczcie harmonogram hangoutów, śledźcie je i wtedy będziemy mogli sobie porozmawiać. W przyszłym roku będą troszkę inaczej zorganizowane hangouty. Ja będę zapraszał ludzi bardziej imiennie na te hangouty, aczkolwiek lista zawsze będzie otwarta. 10 osób może wziąć udział w hangoucie. To jest i tak dużo, także myślę, że wszyscy się pomieścimy, wszyscy będziemy mogli się wypowiedzieć, wszyscy będziemy mogli podyskutować na hangoucie o tym naszym ulubionym, niesamowitym hobby. Zgadnij kto.
taki nikt ma, jeden z użytkowników YouTube. Zgadnij, kto pyta. Mam pytanko. Jeżeli mam wędkę do 10 gram wyrzutu, to jeżeli przynęta będzie miała poniżej 10 gram, to nie poleci zbyt daleko? Wędkę od 10 gram wyrzutu, przepraszam, jeśli źle przeczytałem, to czy nie poleci zbyt daleko? Zgadnij, kto. Ja bym zwrócił uwagę tylko na jedną rzecz. Żeby nie używać przynęt, które są większe, cięższe od tak zwanej bezpiecznej, od tak zwanego bezpiecznego ciężaru wyrzutu. Bezpieczny ciężar wyrzutu wędki to to, co jest na tej wędce napisane, czyli na przykład 20 gram podzielone na 2. Jeżeli mamy wędkę do 20 gram, to nie powinniśmy używać przynęt cięższych niż 10-gramowa. Takie rozwiązanie tego bezpiecznego ciężaru wyrzutowego gwarantuje nam to, że nie połamiemy naszej wędki, nie poniszczymy jej przy samym wyrzucie. Natomiast jeśli chodzi o tą taką dysproporcję, czyli wędkę powyżej 10 gram i przynętę poniżej 10 gram, ja różne metody, różne kombinacje stosowałem. No być może troszkę bliżej poleci ta przynęta, ale jakie to ma znaczenie nad wodą? Trzeba się nauczyć rzucać, nauczyć się techniki rzutu swoją wędką, tą, z którą my jeździmy nad wodą, i nie przejmować się takimi drobnostkami. Jedziemy nad wodę, jeśli mamy może mniej odpowiednią wędkę, bez oporów stosujmy to, próbujmy. Ważne, żeby być nad wodą, żeby łowić ryby. Czy to będzie 10, 15, 11 gram? Wędkarstwo to nie apteka. Mateusz Czyżak. A w którym miejscu pan łapie? Mam 13 lat na wakacje, przyjeżdżam do Dąbia i tam z moim kolegą łapiemy. Bardzo, bardzo proszę o film o jaziach i kleniach. Mateusz, ja już nie mieszkam w Szczecinie, Dąbiu. Nie wiem skąd taki pomysł, że tam można ewentualnie mnie spotkać nad wodą. Łowiłem na jeziorze Dąbie tutaj od samego miasta, od tych wałów przeciwpowodziowych, tam za Masztownią, tak się to chyba nazywa. Nie miałem efektów specjalnych, jeśli chodzi o połowy wędką. W związku z tym do jeziora Dąbie mam owszem sentyment, bo to piękne jezioro. Natomiast nie będę się wybierał na to jezioro z wędką przez dłuższy czas, jak wspomniałem. Miałem tam bardzo słabe wyniki i chyba nie będę chciał więcej próbować. A tobie proponuję, jeśli jeździsz do Dąbia, jeśli będziesz w Dąbiu, proponuję ci obłowienie dokładnie płoni, która przepływa przez Dąbie. I to tutaj najlepiej, w tym miejscu, gdzie był kiedyś stary młyn. To jest koło policji w Dąbiu, jak idziesz od policji wzdłuż rzeczki, tam będzie taki stary po niemiecki młyn, tam jest także taka stara przepływanka nieczynna już, tam jest takie rozlewisko. Jeśli miałbym łowić ryby w Dąbiu, to właśnie w tym miejscu. Daniel Lempke przesyła ci wiadomość. Możesz na nią odpowiedzieć po otwarciu skrzynki odbiorczej. Witam, chciałbym się dowiedzieć, na jakim programie montuje pan filmy. Czy jest to program darmowy, czy też zakupiony? Moim programem jest Nero Video. Nie jest to program darmowy. Natomiast coraz bardziej się zaczynam zastanawiać nad tym, czy tego programu nie zmienić. I tu pytanie do was, wszystkich użytkowników YouTube, wszystkich, którzy umieszczają filmy na YouTube. To także moje pytanie, nie tylko autora tegoż pytania, który przysłał je do mnie, czyli nie tylko Daniela. Z jakich programów używacie? Które są najlepsze? Słyszałem, że dobrym jest programem Corel Video. Mój Nero ma to do siebie, że jest rewelacyjny, że jest kapitalny, że mogę robić w nim bardzo dobre filmy o świetnej jakości, natomiast tempo, z jakim on renderuje te filmy, jest przerażające. Ja niekiedy 2 dni czekam na zrenderowanie filmu, stąd nieraz
następują takie opóźnienia w publikacji tych filmów. Co do jakości jestem zadowolony z Nero Video, natomiast co do tempa nie i w związku z tym także poszukuję nowego rozwiązania. I tę prośbę Daniela jak gdyby do tej prośby się dokładam. Proszę Was o komentarze, o podrzucenie w komentarzach nazw programów do składania filmów i takich krótkich opinii o tych filmach, o tych programach, żebyśmy mogli sobie zobaczyć, ewentualnie coś wybrać. Mogą to być programy płatne, mogą być to programy darmowe. Ja w każdym razie muszę koniecznie znaleźć inne rozwiązanie, bo tempo, w jakim mój program renderuje filmy, jest makabryczne, niezadowalające. Dalej mamy pytanie o hangouty. I to dobre pytanie. Piotrek Ostromecki, być może Ostromęcki, w komentarzu do ostatniego hangouta o Spławiku napisał: i zero odpowiedzi, wszyscy skupieni na rozmowie, a nam zero pomocy, no super. Piotrku, technicznie nie da się śledzić tego, co piszecie w komentarzach pod hangoutem i jednocześnie rozmawiać, z tej prostej przyczyny, że jeśli włączymy nowe okno, będziemy mieli w słuchawkach, w głośnikach tę opóźnioną audycję nadawaną przez YouTube. Nie da się w takim razie tego zrobić, ale jest sprawa prawie rozwiązana, bo Google Plus przy hangoutach zainstalował już, udostępnił już taką dodatkową aplikację czatu. Ja postaram się w najbliższych hangoutach ten czat włączać, tak żebyście mogli zadawać pytania rozmawiającym na hangoucie. Spróbujemy to wszystko zorganizować już przy najbliższych hangoutach. Będziemy korzystali z czatu na Google Plus, nie z żadnego innego rozwiązania, z żadnego Skype'a, z żadnych innych rzeczy, tylko z tego, co daje nam Google Plus w trakcie kiedy odbywa się audycja, kiedy emitowany jest hangout, nasz wędkarski hangout. To by było wszystko z pytań, które sobie wynotowałem. Jeszcze było jedno pytanie, które gdzieś mi umknęło, które gdzieś zagubiłem tutaj w komputerze. Sprawa dotyczyła konserwacji wędki, takiej zimowej konserwacji wędki. Ktoś pytał, nie pamiętam już kto, ale pamiętam pytanie, pamiętam sens pytania. Ktoś pytał, jak zabezpieczyć wędkę na zimę, jak ja to robię. Ja swoje wędki przeważnie myję jakimś płynem do mycia naczyń, jakimś prostym płynem do mycia naczyń, bez żadnych tam dodatkowych zapaszków. I taką wędkę na zimę jeszcze dodatkowo konserwuję jakąkolwiek oliwką, lekko ją nacierając jakąś szmatką, suchą szmatką nasączoną w oliwce. Moim zdaniem taka konserwacja wędek w zupełności wystarcza. Jedno co ważne, co na to trzeba zwrócić uwagę, to aby nasze wędki nie stały w zimie obok kaloryfera. To chyba najważniejsze. No i dobra, dochodzimy do tego drugiego punktu w pytaniach i odpowiedziach, czyli recenzja kanału. Wędkarstwo mazowieckie. Filmy dotyczące wędkarstwa. Dzisiaj wędkarstwo mazowieckie. Dlaczego ja zwróciłem uwagę na ten kanał? Kanał jest prowadzony przez bardzo młodego chłopaka. Chłopaka mieszkającego na Mazowszu. Ja bardzo lubię oglądać tego typu filmy, które Rafał, bo tak ma na imię właściciel tego kanału, prezentuje na YouTube, na swoim kanale. Słuchajcie,
u Rafała na filmach jest tyle takiej młodzieńczej ekspresji, tyle takiej radości, że te filmy naprawdę przyjemnie się ogląda. Rafał pokazuje łowienie ryb na różne metody, przeróżne metody. Począwszy od spinningu, poprzez spławik, poprzez metody żywcowe, za każdym razem, kiedy nagrywa film, jest pełen entuzjazmu, radości i takiej młodzieńczej dynamiki, czegoś, czego na przykład mnie brakuje w moich filmach. Dlatego właśnie lubię oglądać filmy Rafała, bo tam to wszystko wręcz tryska taką młodością i radością z wędkowania. Możecie to podejrzeć wszystko właśnie na kanale Rafała, na kanale Wędkarstwo Mazowieckie. Co ciekawe, Rafał mówi gwarą, tam jakąś mazowiecką, także to jest taki dodatkowy, fajny smaczek ubarwiający jego filmy. Ci, którzy mówią poprawną polszczyzną, tą niegwarową, oglądając filmy Rafała będą mieli dodatkową taką atrakcję, bo posłuchają człowieka, który mówi gwarą. Ja nie wiem, jak się ta gwara mazowiecka nazywa. Może mi podpowiecie w komentarzach. W każdym razie wszystko to bardzo fajnie wygląda. Ale jeszcze chciałem o Rafale powiedzieć. Rafał ma daleko do jakichś wielkich jezior. Ten człowiek jeździ na jakieś małe stawiki, małe rozlewiska, takie nawet, w których wydawałoby się, że nie ma ryb. A ten człowiek ma taką wprawę, takie umiejętności, takie zawzięcie, że potrafi niemalże z każdej kałuży wyciągnąć bardzo ładną rybę. Zobaczcie to, sprawdzicie, czy tak jest, oglądając filmy Wędkarstwo Mazowieckie Rafała. Ale mam do Rafała jeszcze jedną taką małą prośbę. To kurczę, chyba nie tylko ja, bo tak jak rozmawiałem ze swoimi kolegami, którzy także są fanami Wędkarstwa Mazowieckiego, Rafale, postaraj się popracować trochę z kamerą. Twoja kamera często źle kadruje filmy. Obcina ci głowę albo strasznie drży, kiedy coś pokazujesz. To tylko taka moja prośba, taka moja uwaga do tych filmów. Natomiast ja dalej będę śledził twój kanał, dalej będę śledził te twoje wyczyny wędkarskie i powiem wam tak, że na YouTube jest jeszcze wielu fajnych chłopaków robiących filmy wędkarskie. O nich też będę w przyszłości mówił. Ale przypuszczam, że jeśli Rafał zechce prowadzić ten swój kanał wtedy, kiedy już dorośnie, kiedy będzie takim dorosłym mężczyzną, jeśli mu życie na to nie na to pozwoli, jeśli mu nie przeszkodzi na przykład jego żona albo jego praca, to będziemy mieli na YouTube wędkarskiego eksperta, którego kanał nazywa się Wędkarstwo Mazowieckie. Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam na hangouty, zapraszam na portal martwisz.pl Wędkarstwo i Przygoda. Zapraszam na kanał YouTube martwisz.pl Wędkarstwo i Przygoda. Życzę wam, żebyście w tym roku jeszcze, korzystając z pogody lepszej niż ja mam teraz dzisiaj, bo podobno początek listopada będzie rewelacyjny, abyście złowili swoją rybę życia, jakiegoś pięknego, dużego drapieżnika. A jeśli to złowicie, postarajcie się to nagrać, pokazać nam to na YouTubie. Trzymajcie się, hej, do usłyszenia, do zobaczenia.